Dzień dobry. Film uruchomi się samoczynnie po naciśnięciu przycisku subskrybuj. Subskrybuj. Dzień dobry. Dzisiaj zajęcia dokształcające dla nauczycieli, bo tam się burzą niektórzy, nie dostali podwyżek takich, jak im obiecał Tusk. Słuchajcie, spokojnie, nauczyciele. Miało być to 1500 zł, że dostaniecie, prawda? 1500, to jest 1500 zł, jest napisane. Więc czego nie rozumiecie jakby ty, bo ja rozumiem, że nie rozumieją tego poloniści, no bo poloniści się nie znają na cyferkach, prawda? Gdyby to byli geografowie, no to ja bym mógł powiedzieć, proszę, tu jest północne 1500 podwyżki, tu jest południowe 1500 podwyżki. No, była mowa o 1500, tylko weźcie pod uwagę, że ona od czegoś musi być odliczona, ta kwota. I mówię nie do matematyków, bo oni się potrafią policzyć, że jeżeli zarabiasz na przykład, nie wiem, 20 tysięcy w szkole brutto, prawda, średnia pensja nauczyciela, nie wiem ile tam jest, no pewnie tyle jest, nie? Więc z tym, że to jest średnia pensja cała, ze wszystkimi opłatami, bo wy dostajecie na konto tylko, wiadomo, tam 4200, nie? Czy tam 3600. To jest nieważne. Piszemy to dlatego z tej strony wschodniej, bliżej Rosji, dla geografów mówię, bo to jest nieważne. Wy musicie sobie umieć to policzyć. Rozumiecie to? Tylko, że 1500 było mówione, ale od jakiejś pensji. Jeżeli nie zarabiacie 20 tysięcy, no to wam będzie to trudno policzyć, ale zaufajcie, że są tacy, którzy to potrafią wyliczyć. Teraz tak, jeżeli ktoś jest polonistą, to dla niego też tłumaczę, że po polsku, piszę wam po polsku, podwyżka, podwyżka, prawda? Jest napisane podwyżka, rzecz z kropką. Co, czy ktoś wam obiecał coś innego niż podwyżkę? Czy coś się nie zgadza? Czy jak przyszła do was ta podwyżka, to było napisane, nie wiem, przez RZ? Czy przez B, na przykład podwyżka? Nie, dostaliście podwyżkę normalnie przez P, rzecz z kropką, natomiast wyliczenie to jest inna sprawa. Oczywiście, jeżeli ktoś uczy WF-u, prawda? WF, wychowanie fizyczne, to taki ktoś może podskakiwać, prawda? No ale podskakujcie sobie i tyle, i wystarczy. I weźcie pod uwagę teraz nauczycieli języków obcych. No to 1500 było mówione średnio, nie dla każdego. Cieszcie się, że od polskiego rządu, pomimo że uczycie języków obcych, dostaliście 1500. Wy uczycie obcych języków. Równie dobrze moglibyście dostać więcej. Czy wtedy byście się też burzyli, gdyby oni to wyliczyli nie od 20 tysięcy, tylko 10 tysięcy. Zobaczcie, to jest 10 tysięcy. Liczcie, raz, dwa, trzy, zera są. Czy wy byście się wtedy burzyli? Nie. Dlatego się nie burzylibyście, bo byście za dużo dostali. A powinniście wtedy powiedzieć, że zwracamy. Czyli musielibyście sobie odjąć te 1500, 10 tysięcy i wtedy oddajecie 8500, musielibyście oddać do Skarbu Państwa. A wy nie musicie nic oddawać, rozumiecie? Wyście dostali nawet. Tylko wy tam się na matematyce nie znacie, więc ja wam tłumaczę, ja wam mówię, zaufajcie mi, to jest dobrze. Nie musicie niczego oddawać i ta podwyżka, którą macie, jest bardzo dobra. Po prostu. I to mówię nie tylko do polonistów, ale też do geografów, bo co prawda ta podwyżka, wam napisałem, że to jest w środkowej części Polski, ale ona dotyczy, mówię, na północy, na południu i nawet tutaj, dobra, na wschodniej ścianie też macie te 1500. Niech wam będzie, głosowaliście jak głosowaliście, ale teraz już dostaniecie te 1500. Uspokójcie się, nie histeryzujcie, idzie lepsze. Pozdrawiam.